Senin için bile artık katlanamıyorum. Mam tego dość. Duszę się w tym domu. Odchodzę. Nie martw się, nie targnę się na swoje życie. Dam sobie radę, obiecuję. Uciekła, nie ma jej. Efendim. Tak? Enise? Kto mówi? Enise. To ja, Fatma Gül. Fatma Gül? Uciekła. Nakrzyczałaś na nią, a teraz zniknęła. Dokąd mogła pójść? Coś ty narobiła. Dzwońmy na policję. Znajdź ją. Znajdź moją siostrę. To Taksim? Tak, ostatni przystanek. Proszę, pomóż mi. Muszę u ciebie zostać na kilka dni. Jasne. Nie minął nawet dzień. Nie możemy jej uznać za zaginioną, ale zaginęła. Wiem to na pewno. Uciekła. Proszę czekać w domu. Jeśli nie wróci, proszę dać nam znać. Musiała się zgubić. Nie zna okolicy. Napisała, że nie zamierza wracać. Czekanie nic nie da. W Stambule nikogo nie zna. Nie ma tu przyjaciół. Nie ma pieniędzy. Nie. Możemy stracić ją na zawsze. Zrobią jej krzywdę. Pomóżcie nam. Po 24 godzinach będzie za późno. Pomóżcie nam. Dobrze. Ale potrzebujemy jej danych. Kim pan dla niej jest? Mężem. On jest bratem. Przesłuchaj męża. Godność żony? Fatma Gül İlgaz. Ma pan jej zdjęcie? Bardzo by nam pomogło. Nie mam. Ja mam. Zrobione rok temu, ale nic się nie zmieniła. Dodaj to do akt. Roześlemy do wszystkich jednostek.
Co była ubrana? Nie było jej płaszcza. Musi go mieć. Fioletowy, długi płaszcz. Wiek, wzrost, waga. Urodziła się w 90 roku, a wzrost? Gdzieś taka. 1,55 m, jasna cera, szatynka. Jest bardzo szczupła. Tu tego nie widać, ale zawsze czeszę włosy w taki sposób. Rozumiem. To już nie moja sprawa. Nie daję sobie z nią rady. Uciekła przy pierwszej okazji. Gdzie może być? Nie wiem. Boję się, że sprawi nam kłopoty. Zabrała ze sobą dowód, nie wzięła ubrania ani rzeczy. Nie boi się. Możemy tylko gdybać, co chce zrobić. Cholera. Wszystkim mówię, że ona nie jest taka niewinna, jak się wydaje. Jest sprytna i bystra. To wie, od jak dawna to planowała. Gdzie Kerim? Na policji. Po co? Ebenine nalegała. Mówiła, że znajdą ją dzięki kamerom przemysłowym na ulicach. Nie mogłam ich zatrzymać. Dobra, informuj mnie na bieżąco. Dobrze. Ale nam naważyłeś piwa, Selimie. Kiedy zauważyliście jej zaginięcie? Rano około 7:00. Znaleźliśmy list. Nie widział pan, jak wychodzi? Spała w salonie. Pokłóciliście się? Trochę wypiłem na zabawie sylwestrowej. Doszło do sprzeczki. Przepraszam, mogę odebrać? To Mukades. Moja żona. Bił ją pan? Nigdy. To była normalna, małżeńska sprzeczka. Ta sprawa została wyjaśniona. Jeśli tak, to dlaczego uciekła? Nie wiemy. Byliśmy w szoku. Proszę odebrać. Tak. Co ty wyrabiasz? Chwileczkę. Nie mieszajcie w to policji. Wyjdźcie stamtąd. Mukades nie próżnuje. Posłuchaj. Nie wtrącaj się. Jak mam się nie wtrącać? To moja sprawa. Wiesz, co się stanie, gdy znajdzie ją policja? Co będzie z tobą? Co jeśli o wszystkim opowie? Prawda wyjdzie na jaw. Nic się nie stanie. Uciekła, a to znaczy, że wszystko jest możliwe. Nie pojmujesz zagrożenia. To bomba zegarowa. Myślisz tylko o sobie. Masz ją gdzieś. Martwisz się tylko o własny tyłek. Ciebie też zamkną, kretynie. Znajdź ją, zanim zrobi to policja. Mukades, pytała, co u nas. A list, co w nim napisała? Że już nigdy nie wróci do domu i żebyśmy się nie martwili. Macie go ze sobą? Chyba nie. To miała być mała sprzeczka, bo była. Kim pani jest? Matką Kerima. Nie biologiczną, ale wychowałam go. Mieszkacie razem? Tak. Pan też? My wszyscy. Cierpi na jakieś choroby psychiczne? Nie. Chciała już kiedyś uciec? Tylko raz. Kiedy? Przed ślubem. Tak, ale Ebenine ją znalazła. Kim? Kto? Tak ją nazywamy. Nazywa się Meryem. To było nieporozumienie. Spóźniała się, a jej brat się zamartwiał. To pierwszy raz. Thank you.
Selim? Selim? Selim, hemen beni... Oddzwoń natychmiast. Fatma Gül kaçmış. Fatma Gül uciekła. Szczęśliwego nowego roku. Wstawaj, ona uciekła. Kto? Fatma Gül. Co? Tobie też wszystkiego dobrego. Przyjedź do mojej siostry. I jesteśmy. To Fındıkzade? Cihangir. Cihangir. Mówiłaś, że mieszkasz w Fındıkzade. Öyle mi? Tak. İsmi ilginç. Ta nazwa wpadła mi w ucho. To dom mojej drugiej cioci. Czasami pomieszkujemy tu z bratem, gdy nam się nudzi. Tata zmarł, gdy byłam mała. Wkrótce potem odeszła mama. Przykro mi. Dziękuję. Mam tylko ciocię. Mieszkamy razem w Fındıkzade. Mama i tata nie mieli mieszkania, więc muszę się tułać. Czasami sama nie wiem, gdzie są niektóre z moich rzeczy. Otwarte. Dzień dobry. Uroki tego mieszkania. Wyglądała strasznie. Ona tak zawsze. Nie rozumiem. Mówi pan, że już nie wróci, a jednocześnie, że w domu nic złego jej się nie dzieje. Coś pan ukrywa. Martwimy się o nią. Nie zna miasta. Zgubi się. Nie znajdziemy jej. Proszę o spokój. Znajdziemy ją. Jest pełnoletnia. Jeśli od pana uciekła, to nie możemy nic zrobić. Nie możemy zmusić jej do powrotu wbrew jej woli. Chcemy, żeby wróciła. Znajdziemy ją i poznamy prawdę. Na pewno ją znajdą. Nic jej nie będzie. Przepraszam za bałagan. Przepraszam, że bez zapowiedzi. To wina mojego brata. Wszędzie zostawia bałagan. Wszędzie tym rzuca. Wczoraj był Sylwester. Usiądź. Rozgość się. Tak? Nie wzięłaś pieniędzy. Zapomniałam. Podam ci numer konta, zrobisz przelew. Jasne. Dobrze, ciociu. Tęsknię, do zobaczenia. To ciocia. Właściciel upomina się o czynsz. Musiałam podać jej mój numer konta. Głodna? Nie kłam. Ktoś, kto ucieka z domu, nie zjada śniadania. Chodź, zjemy coś.
Abla. Abla ne oluyor? Co z tobą? Çok üstüne. Wczoraj przesadziłeś, każąc jej tańczyć. Dansa kaldırmalar yok bilmem neler. Co teraz? Tamam, size de gidelim, ben Fatma. Wracajcie do domu, poszukam jej. Chcesz przeszukać cały Stambuł? Kayboldu kardeşim. Nie znajdziemy jej? Hayır. Nie to miałam na myśli. Znajdziemy ją, ale nie wiemy od czego zacząć. Ja nie bileyim, otogara falan giderim. Sprawdzę dworce autobusowe. Może chce wrócić do İzmir. Popytam przewoźników, czy ją widzieli. Idę z tobą. Ja też. Ty wracaj. Może wrócić. Tak? To możliwe. Nie powinna zastać w domu samej Mukaddes. Lepiej tam bądź. No dobrze. Dalej, Rahmi. Wrócimy razem. Poszukaj jej w parku. Tam była ostatnio. Stamtąd chciała zadzwonić. Możemy sprawdzić park w drodze powrotnej. Kerim pójdzie prosto na dworzec. Dzwoń w razie czego. Wy też. Powiedzieli, że o zaginięciu można mówić po upłynięciu doby, ale nie odpuściliśmy. Nie wiem, co dalej. Powiedzieli, że ją znajdą. Nie martw się. Niby jak. Tu jest całe mrowie ludzi, a do tego pełno zbirów. Wiecie, co zrobili jej w małej wiosce. Cicho bądź. Tu jest znacznie niebezpieczny. Masz być cicho. Proszę. Wszyscy jesteśmy przybici. Nie pogarszaj sprawy. Ja pogarszam sprawę? To ja uciekłam z domu? To twoja wina. Uciekła, bo grzebała się w jej rzeczach. Było jej wstyd. Nie mogła cię już znieść. Zaraz ci przywalę. Masz czelność mnie obwiniać? Uciszcie się na Boga. To ja jestem tą złą? Usiądź i uspokój się. Pomyślmy na spokojnie, dokąd mogła pójść. Do diabła. Zawsze mam oczyszczać jej imię. Potem o wszystko się mnie obwinia. Powiedziałam tylko, że ukrywa list. Skąd to masz? To mój dom. Niczego tu nie można przede mną schować. Widzieliście, co zrobiła z pierwszą prokurą? Musiałam ją schować. Teraz ją ma. Widzicie? Bóg jeden wie, co ona planuje. Narobiła zamieszania. Dobrze, że jest bez grosza. A nie, Kerim dał jej wszystkie pieniądze. Jakie pieniądze? Pewnie oszczędności, nie wiem. Zostawił jej książeczkę czekową, ale ona ją podarła. Nie wydała grosza z tych pieniędzy. Coraz więcej problemów. Uspokój się i usiądź. Pomyśl, czy ma tu jakiś przyjaciół. Nie ma nikogo. Miała tylko Mustafę. Niemożliwe. Nie poszła do niego. Nie ma nikogo innego. Nigdy nie opuszczała tego domu. Mamy gościa. To dobry chłopak. Obyście się zaprzyjaźnili. Przynajmniej nie będziesz samotna. Zobaczymy. Ma koleżankę. Kogo? Dziewczynę Emre'ego. Racja.
Emre. Günaydın. Dzień dobry. Günaydın. Wejdź. Yok, ben hiç girmeyeyim. Bunları lepiej nie. Emre? Wpadłem tylko wam to dać. Erol podzielił jedzenie na trzy części. To wasza działka. Chodź. Ma nadzieję, że będzie wam smakować. Każ mu wejść. Dziękuję, ale nie mogę. Mama obudziła mnie za wcześnie. Chcesz jeszcze przespać? Za dużo wypiłem. Rozumiem. Emre... Tylko na chwilę. Musimy ci o czymś powiedzieć. Dobrze. Kerim i jego żona śpią? Fatma Gül uciekła. Co? To nie tak. Wejdź. Powiemy ci wszystko. Jak poznałaś Kerima? Nie poznałam. Więc to zaaranżowane małżeństwo? Miałaś kogoś? Kochałaś go? Byłam zaręczona. Co się stało? Dlaczego zerwaliście? Ktoś wszedł między nas. Plotkowali? Widzę, że ci ciężko. Nie płacz. W porządku? Teraz już tak. A co potem? Zerwałaś i poślubiłaś Kerima? Zmusili mnie. Jak to? Zamknęli mnie. Chciałam umrzeć, ale nawet tego mi zabronili. Kerim wie, że go nie kochasz i nie chcesz być jego żoną? Wie. I Mustafa tak po prostu z tobą zerwał? Skąd znasz jego imię? Wspomniałaś je, gdy o nim mówiłaś. Naprawdę? Co powiedział? Nie uwierzył mi. Nie rozmawiał ze mną. Spalił naszą wspólną przeszłość. Wyrzucił mnie ze swojego życia. Nie bywałem. Alo? Tak? Enise, ben Emre. To ja, Emre. Sakın bir şey söyle. Nic nie mów. Efendim, Emre. Tak? Przepraszam, że przeszkadzam, ale muszę o coś zapytać. Emre, no pytaj. Miałeś do mnie nie dzwonić. Przez ciebie muszę okłamywać ciocię. Ciężko mi wyjaśnić te telefony. Dzwonię w sprawie Fatma Gül. Co z nią? Dzwoniła do ciebie? Nie posługuj się innymi ludźmi, aby się ze mną skontaktować. Między nami nic nie będzie. Mam wyjść za innego mężczyznę. Wiem, ale posłuchaj mnie. Odpowiedz, czy dzwoniła do ciebie. Dzwoniła wczoraj. Pewnie jej kazałeś. Później nie dzwoniła? Nie, dlaczego pytasz? Wszyscy się martwią, bo zniknęła bez słowa. Obdzwaniamy każdego, kogo zna. Myślałem, że może się widziałyście. Nie. Dobrze, ale daj nam znać, jeśli do ciebie zadzwoni. To nie żaden pretekst do rozmowy. Ona naprawdę zniknęła. Jej rodzina się martwi. Jej brat, wszyscy płaczą. Boże. Jeśli zadzwoni, dam wam znać. To numer jej brata. Teraz ja się martwię. Do usłyszenia. Zadzwonię, gdy się czegoś dowiem. Na razie. Görüşürüz. Eyvallah. Görüşürüz.
Widziały się tylko raz. Mówiłem, że do niej nie zadzwoniła. To gdzie jest? Zgubiła się. Zrobi sobie krzywdę. Wszyscy cię szukają, twój brat płacze. Dlaczego dzwonili do mnie? Tylko ciebie tu znam. Nie mam tu nikogo. A twój narzeczony? Co z nim? Nie chce mnie znać. Aż tak cię nienawidzi? Nie zadzwonię. On już kogoś ma. Zaginęła. Ona zaginęła. Nie znajdziemy jej. Na miłość boską uspokój się. Ona nie zaginęła. Tylko gra nam na nerwach. Wróci przed zmierzchem, zobaczysz. Oby. Na pewno to nic takiego. Kerim na pewno ją znajdzie. Jest bardzo zazdrosna. Wczoraj pokłócili się o te wszystkie kobiety wokół niego. Byli pokłóceni, ale pewnie siedzi gdzieś za rogiem i przygląda się temu zamieszaniu. Naprawdę? A ty gdzie? Przewietrzę się. To ja już pójdę. Jakby co, dzwońcie. Dziękuję ci. Nie mów o tym nikomu. Nie trzeba nam plotek. Jasne. Do widzenia. Do widzenia. Hoşça. Czego chcesz? Spokojnie, martwię się o ciebie. Nie dzwoń do mnie, nie wtrącaj się. Coś przed nami ukrywasz. Nic wam nie powiem. Mówiłeś, że wyjedziesz, ale nie zrobiłeś tego. Teraz ona uciekła. Nie chcemy mieć kłopotów. Idź do diabła. Co za kretyn. Nic nie powiedział, prawda? Niedobrze. Więc nie jest tak kolorowo. Mówiłeś, że żyją razem w dostatku i są szczęśliwi. Siostro. Może grozi Kerimowi, że o wszystkim powie policji, dlatego nie wyjechał. Chciał ją przekonać. No to mu się udało. Jest jak bomba zegarowa, która może wybuchnąć w każdej chwili. Zgubiłam ładowarkę. Selima nie pasuje. Gdzieś tu musi być. Wezmę prysznic i sprawdzę. Tęskno ci do Selima. Zanim zaczniesz być złośliwa, przypomnij sobie wczorajszą noc, spędzoną w ramionach Erdogana. Tylko pytam. Nawet stykaliście się nosami. Chcieliśmy się lepiej słyszeć. Tak myślałam. Kerim się od nas odciął. Gdy prawda wyjdzie na jaw, zwali całą winę na nas. Porozmawiam z nim. Weź swojego kierowcę. On też narobi kłopotów? Co jeśli ona pomówi z Mustafą? Będzie po nas. Musisz się go pozbyć. Przeciwnie, musimy trzymać go jeszcze bliżej. Będziemy wiedzieć, kiedy do niego zadzwoni. A jeśli już dzwoniła? Gdyby zadzwoniła, już byś nie żył. Zapytaj Munira. Nie wierzę, że narobiliście nam takich kłopotów.
Erdoğan. Zadzwoń do Mustafy. Mustafa Yar. Sağ ol. Teşekkür ederim. Dziękuję. Nie ma za co. Kesene bereket oldum. Musisz dużo zarabiać. Hiç elin cebinden çıkmıyor. Zawsze wydajesz na nas pieniądze. Aman anne, nie mów tak. O ne o? To jej zdjęcie? Nie kızı ya. Proszę cię. Ver bakayım, ver. Pokaż mi je. Nie przyjrzałam się jej. Chcę ją zobaczyć z bliska. Daj mu spokój. Czemu się wstydzi? Odpuść. Muszą się lepiej poznać. Nic nas nie łączy. Jesteś młody. To normalne, że masz dziewczynę. To tylko przyjaciółka. Dobrze. Dalej ją przed nami ukrywaj. Buyurun Erdoğan Bey. Tak? Ha, Mustafa. Gdzie jesteś? Neredesin? Dışarıdayım. Coś się stało? Ja böyle sabah sabah arıyorum. Wiem, że jest jeszcze wcześnie i mamy nowy rok, ale potrzebuję cię. Możesz przyjechać? Tabii efendim. Nereye geleyim? Oczywiście. Gdzie? Do domu mojego wuja. Benim evin iki yanındaki. Biliyorum, öğrenmiştim. Wiem, gdzie to jest. İyi, güzel. Czekam. Hadi gel o zaman, bekliyorum. Hemen geliyorum. Już jadę. Geliyor. O niczym nie wiem. Masz wolne. Jak możesz pracować? Taka praca. Odwiozę was i się przebiorę. Jedź. Przejdziemy się do hotelu. Dobrze. Do zobaczenia. Powodzenia. Jedź ostrożnie. Zadzwonię. Dzień dobry. Gdzie Selim? W gabinecie z panem Resatem. Tak wcześnie? Tak, są z nimi pani Perihan, pan Munir i pan Erdoğan. Rodzinny biznes? Tak. Wiesz, gdzie jest stara ładowarka Selima? Nie, ale mogę poszukać. Poproszę. Pani Perihan ma taką samą. Dziękuję. Drobiazg. Chodź. Ne yapıyorsun sen? Co robisz? Çocuğun mesajlarını mı dinliyorsun? Nieładnie tak szpiegować. Miał wyłączony telefon. Ciekawi mnie dlaczego. Sen var ya, şimdi böyle jak robisz takie rzeczy, będąc zaręczona, to co będzie po ślubie? To tylko zabawa, nic ważnego. Same życzenia. Oddzwoń, Fatma Gül uciekła. Oddzwoń, Fatma Gül uciekła. Selim, Selim, hemen beni ara. Fatma Gül kaçmış. W szufladzie są czyste ręczniki. Mam tu gorącą wodę. Korzystaj do woli. Dziękuję. Nie miewam tu gości. Tylko ja i ciocia.
Sana benim odayı hazırladım. Przygotowałam łóżko. Ja będę spać w pokoju cioci, dopóki nie wróci. Damy radę. Mogę spać w salonie. Przepraszam. To nic takiego. Çok güzelmiş. Ładne. Matryoszka. To matryoszka. Prezent od przyjaciela z zagranicy. Urocza. Hadi sana odanı göstereyim. Pokażę ci pokój. Chodź, połóż to. Widać, że nie spałaś. Odpocznij. Dziękuję, wiem, że sprawiam ci kłopot. Żałuję, że tylko tyle mogę zrobić. Uygun değilim şimdi. Nie mam czasu, pracuję. Szczęśliwego Nowego Roku. Senin de kutlu olsun. Wzajemnie. Dzień dobry. Fatma Gül uciekła. Co to obchodzi Selima? Słuchałaś moich wiadomości? Nie rozumiem. Dlaczego tak was obchodzi los tej dziewczyny? Kerim prosił Munira. Chcieli mu pomóc. Için girdiler devreye.
Kerim zadzwonił z samego rana. Pokłócili się i Fatma Gül uciekła. Czemu dzwoni do ciebie? Pytał, czy ma wezwać policję. Tak. Zamówię śniadanie. Dobrze. Gdybyś mnie zapytała zamiast mnie szpiegować, poznałabyś prawdę i nie ośmieszała się.